Zobaczcie, jaką mam fajną maszynę. Można w niej robić świetne lody w zaciszu własnego domu. Właśnie w ten sposób. Ale zwykłe lody w rożku są nudne. Będzie o wiele fajniej, jeśli udekoruję je kolorową, słodką posypką. Pyszka! Kurczę, ci goście przychodzą w złym momencie. Emma, chodź tutaj. Patrz, całe lody tylko dla nas. Pospieszmy się i spróbujmy. Czekaj. Dlaczego dla nas? Dla mnie. Jeszcze czego? Zobaczyła mnie pierwsza, oddawaj. Co wy tu robicie, zwariowałyście? To ona! Myślę, że znam świetny sposób, aby dać wam nauczkę. Nadszedł czas na challenge z lodami. Ale nie ekscytujcie się, nie zawsze będą pyszne. Ciekawe, od czego zaczniemy. Szczerze mówiąc, mam bardzo dobre przeczucia. Chcesz się zamienić miejscami? Okay. No dobra. Teraz będę pierwszą, która spróbuje rożka. Wygląda bardzo ładnie i apetycznie, ale pachnie tak sobie. Niestety, Emma, nie masz szczęścia. Twoje lody to mieszanka Baskin-Robbins i musztardy. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak paskudne będą te lody. Ponieważ spróbowałam musztardy i prawie zwymiotowałam. Mogę mieć tylko nadzieję, że lody zniwelują jej paskudny smak. Ale to nie wszystko. Długo zastanawiałam się, czym udekorować ten rożek. Zdecydowałam się na psią karmę. Tak się składa, że brązowe jedzenie świetnie komponuje się z żółtymi lodami. Myślę, że będzie dużo zabawy, gdy Emma tego spróbuje. Ale ja nie chcę. Marie, może ty? Nie, nie, to twoje lody. Odsuń się ode mnie, sama jedz to badziewie. Ups. Fuj, to takie ostre i po prostu obrzydliwe. Nigdy w życiu nie jadłam bardziej paskudnych lodów. Nie dotykaj mnie. Lepiej posmakuj swojego rożka. Zastanawiam się, czy mam farta. Moje lody wyglądają dziwnie, ale smakują niesamowicie. Marie, no masz dzisiaj szczęście. Otrzymałaś ultra czekoladowe lody. Są zrobione z czekoladowych Baskin-Robbins, do których dodałam syrop czekoladowy. Jestem pewna, że wyszły niesamowicie pyszne. Ale to nie wszystko. Postanowiłam udekorować rożek chrupkami w kształcie czarno-białych kółeczek. Spójrz tylko, jak fajnie wyglądają te lody. Smacznego! One nie tylko fajnie wyglądają, są pyszne. Jestem gotowa jeść je do końca życia. Zaraz to sprawdzimy. Zobaczymy, co powiesz, gdy na twoim rożku pojawi się pająk. What? Co to było? Aj! To straszne! Zabierzcie stąd tego potwora! Co za ubaw! Tym razem ja będę pierwsza. Wybieram ten rożek tutaj. Coś mi mówi, że będzie pyszny. Wygląda niesamowicie. To pianki marshmallow, a ja po prostu je uwielbiam. O fu, co za ohyda. No oczywiście, że ohyda. Zmieszałam pyszne lody z kolą. Jak dotąd nie wydaje się, żeby było w tym coś obrzydliwego, prawda? Ale potem zdecydowałam się dodać do mieszanki troszkę kurzych łapek. A wisienką na torcie jest mój ulubiony ketchup Heinz. Coś mi mówi, że to połączenie nie jest najsmaczniejsze. Aby było troszkę ładniej, posypałam lody piankami. Są przecież takie słodkie. Co? Mam w ustach kawałek kurzej łapki? Ohyda! Spójrz, kurczak ma lepszy manikur niż ty. A masz! Za karę! Ej, to bolało! Jedz swoje lody! Pospiesz się! Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Fu, to jest paskudne! To najgorsza rzecz, jaką w życiu jadłam! Na sam widok robi mi się niedobrze. Zobaczymy, co tobie wypadnie. Może coś jeszcze bardziej paskudnego. Zaraz się przekonamy. Ale myślę, że to po prostu niemożliwe, bo mój rożek jest ozdobiony żelkami. A ja je uwielbiam.
pyszności. Pozostaje tylko spróbować samych lodów. Ojej! Ojej! Dokładnie. Ojej! Tym razem specjalnie dla Emmy wymieszałam gałkę lodów czekoladowych z cebulą. Cebula jest tak świeża i ostra, że oczy mnie szczypały kilka sekund po jej pokrojeniu. To było straszne. Nie jestem jednak tak okrutna, by karmić Emmę samą cebulą. Dla urozmaicenia dodałam troszkę Nutelli. Taki smród, że aż mnie w nosie kręci. Aby nieco odwrócić od niego uwagę, posypałam rożek żelkami. W ten sposób Emma na pewno pomyśli, że czeka ją coś pysznego. Ale ja naprawdę na to liczyłam. Mniej gadaj, bierz się do jedzenia. Lody z cebulą, co za ohyda. Współczuję ci. Ach, to było okropne. Nie przejmuj się, dałaś radę. Dzięki. Niech los zdecyduje, kto zacznie. Raz, dwa, trzy. Hurra, wygrałam. Więc pierwszy rożek jest mój. Jaki piękny. Emma, no gratulacje, tym razem naprawdę ci się poszczęściło. Przed tobą lody truskawkowe Baskin Robbins, do których wsypałam najpyszniejsze landrynki. No i całość polałam płynnym karmelem. Wszystkie te składniki to coś nierealnie pysznego. Jestem pewna, że ci się spodoba. A, no i udekorowałam twój rożek cukierkami. Dzięki temu jest jeszcze słodszy i bardziej niesamowity. Tak miło jest jeść pyszne lody. Bez tych wszystkich paskudnych rzeczy. Uwielbiam delektować się tym niesamowitym smakiem. Okej, lody zjedzone. Została końcóweczka. Pyszności. Mari, twoja kolej. Mam nadzieję, że mi też się poszczęści. O nie, skąd tu się wzięły rybie głowy? To bardzo proste. Chciałam sobie coś przekąsić. Nie pozwolono mi jednak zjeść kubełka lodów, więc się wkurzyłam. Wtedy postanowiłam, że zrobię paskudne lody. Długo zastanawiałam się, co mogę do nich dodać, żeby były tak paskudne, jak to możliwe. I wtedy przypomniałam sobie o śmierdzącym serze. Wrzuciłam go do blendera razem z lodami. To pachniało po prostu okropnie. A żeby było jeszcze bardziej obrzydliwe, udekorowałam lody rybimi głowami. Właśnie w ten sposób. Myślę, że taki rożek mógłby być rekwizytem do horroru. Smacznego! Nie chcę tego jeść. Może mi pomożesz? Nie, dzięki, poradzisz sobie sama. Zamknę oczy i pomyślę, że to coś pysznego. Tak jak myślałam. Paskudne. Ale teraz to kwestia honoru. Poradzę sobie z tym głupim rożkiem. Skąd ona wzięła tę pewność siebie? Ja na bank bym zwymiotowała. Ojej, zaczyna mnie boleć brzuch.